robię patrolę, bo nie poszło wytrzymać. Wycieranie jak wojskowy. No bo on się wyciąga. Tam to jest? Łódeczka? Tak, tam jest tutaj łódka. I góra, co tam się dzieje? Było tu również kilka rodzin niemieckich. Chodzący stąd Władysław Kubiński, satyryk, literat mieszkający obecnie na stałych USA, syn robotnika leśnego w Emilianowie, miał także nazwiska Willy Brandt, Willy Dyrholz, Paul Eichmann, Herbert Kluge, Otto Kluge, Paul Mantaj, Erik Sanskreiger. W przeciwieństwie do polskiego dużego Łażyna, w małym Łażynie mieszkali, jak mi się wydaje, sami Niemcy. Wszyscy oni, co należy z całą mocą podkreślić, działań odnowionego konstytutu, podkowali zatem wizję tych na rzecz Polski, mieli polskie obywatelstwo, a dodatkowo korzystali z licznych przywilejów jako mniejszość narodowa. Życie codzienne. W okresie międzywojennym funkcjonowała w Łażynie Szkoła Powszechna, Leśnictwo Państwowe Łażyn, Sołtys, Karczma i Uniwersalny Sklep Spożywczy. Pierwotnie, według ordynacji sprzed 1930 roku, 7-letnia edukacja szkolna kończyła się na ogół w małych wiejskich szkołach na poziomie klasy 4. Od reformy systemu oświaty Janusza Jędrzejewicza z początkiem lat 30. obowiązywała w Polsce 7-klasowa szkoła powszechna. Nie chcę ulotki, nie chcę.